No to siemano, dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, jak przegrać z takiego pięknego telefonu z jabłuszkiem pliki na komputer, ponieważ niektórzy nie wiedzą, jak to zrobić, bo iOS jest zablokowany. I to nie jest tak po prostu, przypuśćmy, jak ze Samsungiem miałam, że się podłącza Samsunga pod komputer, wchodzi się w pliki telefonu i się po prostu na pulpit zgrywa i się ma, tylko to trzeba mieć inny trochę sposób, bo iOS nie pozwala na przesyłanie plików prosto z tego telefonu. A jeszcze zanim rozpoczniemy ten filmik, no to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, bo mam taki cel, że chcę wbić 1000 subskrypcji do końca roku, zobaczymy, czy się uda. I jeszcze chcę Wam powiedzieć, że mamy tutaj o mojego Instagrama i zapraszam Was na tego oto Discorda, co mamy tutaj. Jest to Discord dla YouTuberów, którzy nie potrafią stworzyć sobie własnego Discorda. Link będzie do niego w opisie, jeszcze powiem Wam, że wklikamy o w ten taki rangi YouTuberów i dajemy sobie rangę danego YouTubera. A jeżeli jesteście YouTuberem i chcecie właśnie partnerstwo ze mną, to musicie wejść na kanał Partnerstwo, który jest pod tym. Jeszcze chcę powiedzieć, że ten filmik będzie nagrywany w jakości 4K w 60 fps, a więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, jak nagrywa Samsung Galaxy S10 Plus w jakości 4K w 60 fps, to teraz macie test. No i my zabieramy się za poranik. Okej, dobra, a więc potrzebujecie oryginalnej na przykład ładowarki od iPhone'a. Akurat Wam pokazuję, jak z iPhone'a przesłać, bo nie wiem, na innych urządzeniach, bo nie testowałem. I potrzebujecie oczywiście ten kabel od ładowarki, bo ten kabel, on przesyła dane, albo musicie mieć po prostu kabel, który będzie przesyła dane, bo niektóre kable tylko ładują. No i oczywiście podpinacie go pod komputer, ja na przykład podepnę pod USB 3.0, czyli jest takie niebieskie. I ono jest jeszcze szybsze, to jeżeli chcecie szybciej przesłać, to podpinacie pod to, taka ciekawostka. Drugą rzecz, musicie odblokować swojego iPhone'a i musicie wpiąć kabel. No i wyświetli Wam się teraz komunikat, chwila. O, macie ufać temu komputerowi i musicie kliknąć zaufaj, ale jeżeli przez przypadek klikniecie nie ufaj, to musicie po prostu odłączyć i jeszcze raz podłączyć telefon. O, chwilę trwa, zanim się pojawi komunikat. Klikamy przycisk zaufaj. O, i tutaj muszę podać teraz kod. Dobra, i mamy kod, no i urządzenia mamy podpięte. Nagramy sobie o teraz taki testowy filmik. W ogóle jak chcecie zobaczyć filmik z mojego stanowiska, możecie zagłosować teraz w ankiecie, co będzie tutaj. No i nagrywamy. Dobra, to teraz nagrywamy testowy filmik. No i nagraliśmy. A więc kolejnym krokiem, to teraz będziecie mieli obraz z komputera. Musicie mieć Windowsa 10 i aplikację zdjęcia. To teraz wpisujemy w wyszukiwarce Windows zdjęcia. Następnie mamy tutaj nasze zdjęcia. Klikamy u góry po prawej importuj i wybieramy z urządzenia USB. Teraz nam wyszukuje nasze urządzenia USB i mamy wszystkie urządzenia. Ja akurat mam wszystko zaznaczone i muszę teraz nacisnąć zaznacz wszystko. I wy też musicie tak zrobić. Znaczy, no, usunąć zaznaczenie wszystkich i wybieracie teraz filmiki, które chcecie, żeby się przesłały. Na przykład wybiorę teraz ten filmik testowy i naciskam my ustawienia importu i tutaj możecie ustawić sobie lokalizację docelową. Podstawowa lokalizacja to tworzy Wam się folder iCloud na komputerze, ale chodzi o to, żebyście ustawili sobie folder albo po prostu sprawdzili, w jakim folderze będziecie mieli to zapisywane. Jeżeli macie ustawione tak jak ja w tym iCloud, naciskacie gotowe i naciskacie importuj wybrane. Teraz Wam się będzie importowało to wszystko. I po zaimportowaniu, ja mam już ten pulpit na pulpicie, ale wpisujemy sobie iCloud i mamy, przypuśćmy, ten folder. I teraz dzisiaj jest 31, o. Mamy, tutaj macie wyraźnie napisane 29.08.31. Klikamy w to i teraz mamy ten filmik, opaśćcie. I teraz nagrywamy testowy filmik. No i mamy ten testowy filmik, no. I więc jest to wszystko. Jeszcze chcę Wam powiedzieć, bo niektórzy nie wiedzą i właśnie przesyłają sobie filmiki. Jeżeli dają w programy do montażu, to im się nie chce ustawić. Jeszcze Wam pokażę ciekawy trik. Musicie wejść w ustawienia i klikamy aparat.
oraz wybieramy formaty. W formatu dużo osób ustawia Peak Efficiency, czy jakoś tak, słaby jestem z angielskiego, ale musicie ustawić najbardziej zgodne, bo najbardziej zgodne, czyli takie formaty jak niżej macie podane i wtedy te programy wam otwierają, jak na przykład to jest H264, to jest bardzo popularny format. No i to jest taka ciekawostka, żebyście nie mieli też problemów z przesyłaniem i potem musicie przestawiać te wszystkie rzeczy. No i więc to na tyle w tym poraniku. Myślę, że poranik wam się przyda. Możecie jeszcze napisać w komentarzu, czy właśnie wam pomogłem. Przy okazji możecie jeszcze pisać pomysły swoje na filmik. To jeżeli ktoś napisze jakiś pomysł na filmik, który potem nagram, no to oczywiście go pozdrowię w kolejnym odcinku. Jeszcze na koniec odcinka chcę przypomnieć, że tutaj macie wszystkie donaty. Będziecie mieli od tutaj taką całą ścianę ze wszystkimi donatami, bo zapomniałem ostatnio donaty pokazywać. Przypominam jeszcze, żebyście dali subskrybuj, żebyśmy wbili szybko te 10... Nie 10 tysięcy, szybko ten 1000, żebyśmy wbili. Ode mnie to na tyle. Wpadajcie na live'y, bo live'y są dosyć często i jakość jest teraz trochę lepsza. Trzymajcie się, no i siema.